Witajcie kochani! Zapraszam Was dzisiaj na filmik, którego jeszcze do tej pory na moim kanale nie było, a mianowicie będziemy sobie dzisiaj rozmawiać między innymi na temat włosów i będziemy sobie długo rozmawiać, ponieważ przyszykowałam dla Was mnóstwo produktów, mnóstwo gadżetów, których używam na co dzień do pielęgnacji właśnie moich włosów. Dodatkowo pokażę Wam również takie, no, akcesoria i gadżety beauty, bez których ja w tym momencie już nie jestem w stanie funkcjonować i które po prostu uwielbiam, oraz pokażę Wam również parę zapachów, które ostatnio towarzyszą mi na co dzień. Także jeżeli taka tematyka Was interesuje, no to koniecznie ze mną zostańcie, rozpoczynajmy. Na samym początku chciałabym Wam podziękować za Wasze pochlebne opinie na temat moich włosów. Nawet nie wiecie, ile dla mnie to znaczy, bo ja całe życie miałam turbo kompleks związany z moimi włosami. Ja ich naprawdę nie cierpiałam. One były zawsze tak, przetłuszczające się, łamiące się, one nie chciały w ogóle mi rosnąć, było ich mało, były rzadkie. No naprawdę, jakby ja zawsze mówiłam, że mam 3 włosy na głowie i nie zamierzałam dlatego jakby nic z nimi robić, nie miałam do nich kompletnie serca, ale to jakiś czas temu się zmieniło. A zmieniło się dlatego, że poszłam do pewnego takiego miejsca, salonu fryzjerskiego, przed moim ślubem i tam chciałam się właśnie skonsultować w sprawie doczepów, w sprawie ewentualnie zrobienia takiej żyłki właśnie na głowę z dodatkowymi włosami przed moim ślubem. No właśnie tak sobie wyobraziłam, na tym ślubie bym miała takie, wiecie, gęste loki jak roszpunka niemalże. I słuchajcie, nawet naprawdę mi się to udało. Zobaczcie, jak ja wyglądałam jakby przed moim ślubem i jak wyglądały bosko moje włosy. Coś wspaniałego. Oczywiście wiązało się to z wydaniem kupy kasy właśnie na doczepy, na tę żyłkę, o której właśnie Wam przed chwilą wspominałam, ale w międzyczasie jakby dopiero zostałam tam w tym gabinecie zawstydzona odnośnie tego, jak słabo dbam o moje włosy. Bo tak, pytanie było do mnie następujące. Jakich produktów używasz do dbania o swoje włosy? A ja w tym momencie Head and Shoulders. I wiecie, jakby to była taka filmowa sytuacja, niemalże taka, wiecie, zacięta płyta, wszyscy rzucili niemalże nożyczki, patrzą się na mnie i klienci, i fryzjerzy, a ja myślałam, że umrę ze wstydu z tym Head and Shoulders. I wiecie co? Nawet nie zdajecie sobie sprawy, jak ogromna różnica zaszła w kondycji moich włosów po zmianie samego szamponu. Ale do tego oczywiście dojdziemy. Na samym początku chciałam Wam pokazać właśnie, jakie produkty wdrożyłam do pielęgnacji mojej skóry głowy, który jest, tak jak właśnie powiedziałam, no, przetłuszczający się, no. Ja, słuchajcie, myję włosy codziennie i na przykład jak myję je rano, to wieczorem one już są zazwyczaj tłuste, ale też jakby mam takie produkty, które to sprawiało, że jestem w stanie tak jakby dotrzymać spokojnie z kondycją moich włosów, tak żeby ich nie mieć 2 razy dziennie do wieczora i zaraz Wam je pokażę. I tak, pierwszym takim produktem, który zmienił właśnie kondycję moich włosów pod takim kątem, że są w stanie wytrzymać dłużej bez takiego turbo przetłuszczenia, to są trychologiczne peelingi do skóry głowy. I jednym z nich, który na maksa lubię, jest peeling z Botanic Hair Food, a on się nazywa dokładnie trychologiczny peeling enzymatyczny do skóry głowy. Po prostu nie ma tutaj żadnej większej filozofii. On jest z papają, winogronami i podoba mi się to, że on tak jakby lekko złuszcza tę skórę głowy, że to nie jest, wiecie, jakieś takie mocne działanie i moim zdaniem używanie właśnie jakiegokolwiek peelingu raz w tygodniu, tylko i wyłącznie, sprawi, że Wasze włosy będą o wiele lepiej odżywione, że tak jakby ten na skórę, który tak jakby, no, jest na Waszej głowie, bo słuchajcie, tak jakby zauważyłam, że jest takie taki dziwny trend, że używamy regularnie peelingów do skóry twarzy, a nikt nie złuszcza prawie skóry głowy. Jeżeli to robicie, to bardzo dobrze, a jeżeli nie robicie, to musicie to zacząć robić, bo naprawdę jakby ta zmiana kondycji włosów jest niewyobrażalna. Ten peeling możecie dostać w drogerii Natura i w tym momencie, słuchajcie, on jest przeceniony na 15,99 zł, także mega tanio możecie go dostać i też mi się podoba jego łatwość użytkowania. Właśnie przekręcacie tylko i wyłącznie tą głowicę i jakby w tym momencie już produkt jest w stanie wydobyć się ze środka, nie trzeba, tak wiecie, mieć gdzie indziej tych nakładek, zakrętek, które ja gubię, one są brudne w tym wszystkim, także dla mnie to jest mega jakby właśnie wygodne, że sobie to odkręcam, wpuszczam sobie właśnie tak jakby pasmami na głowę, trzymam około 10 minut i voilà. I tak, jeżeli chodzi o drugi peeling, który mam Wam do polecenia, to jest peeling z Bandy. On nazywa się Tricho Aesthetic Tricho Peeling oczyszczający do skóry głowy, dokładnie. I tak samo, jego z kolei nakładacie na skórę głowy za pomocą pipetki, którą właśnie też jesteście w stanie ten produkt rozłożyć tak jakby równomiernie na skórze, wmasowujecie ten produkt w skórę głowy, czekacie 10 minut i tak naprawdę on robi za Was, no, dla Was tutaj ogromną, ogromną pracę. Z kolei on jest troszeczkę droższy, kosztuje około 40 zł, z tego co widzę, są różne przeceny, około tam
37,90, ale on normalnie kosztuje około właśnie 4-5 dyszek. I z kolei on ma tak, jeżeli chodzi o pojemności, tu mamy 125 ml, a tu mamy 100 ml. I jeszcze tak naprawdę produkt, który też mam wrażenie, że bardzo jakby dobrze mi służy mojej głowie, właśnie do takiego pobudzania jej trochę, tak jakby takiego masażu, to jest taki oto produkt z, akurat ja mam z My Body Beautify i on kosztował mnie 24,99. On ma takie tutaj, widzicie, takie silikonowe ząbki, którymi po prostu raz dziennie ja wykonuję masaż skóry głowy, tak po prostu, że... dobra, zaraz się uczeszę, żeby je odbić od nasady, żeby trochę tę skórę tak jakby pobudzić, ukrwić ją bardziej i naprawdę to się może wydawać mało, ale uwierzcie mi, że moje włosy tak samo, jakby moja skóra głowy mi za to bardzo dziękuję na co dzień i też takie akcesorium polecam Wam kupić. I przejdźmy teraz do szamponów, bo tutaj była dla mnie to największa rewolucja. I szampon, który właśnie polecił mi ten salon, to był szampon z Davinesa o nazwie, już Wam mówię, Natural Tech Rebalancing Shampoo. I ja go akurat przy sobie nie mam, bo wykorzystam, ja kupuję tak hurtowo, po 4 produkty, właśnie 4 pudełka tego produktu i tak jakby zużywam sukcesywnie, mam na działkę wywierzone po jednym produkcie. Ja po prostu go chcę mieć wszędzie ze sobą, bo ten produkt jest rewelacyjny. On wygląda w następujący sposób. Słuchajcie, to jest jakby taki bardzo fajnie oczyszczający szampon do skóry głowy, który naprawdę zrobił u mnie mega robotę, jeżeli chodzi właśnie o ten stopień przytłuszczania się moich włosów, bo ja myję nim rano włosy i wieczorem one naprawdę wyglądają bardzo dobrze. I jeżeli chcecie tak jakby trochę wzmocnić to działanie takiego oczyszczania właśnie tego produktu, to po prostu możecie go nałożyć na włosy, wmasować i troszeczkę go zostawić dłużej na Waszej skórze głowy. Potem oczywiście spłukać i naprawdę cieszyć się tym, jakie on daje dobre efekty. Tak samo jeżeli chodzi o takiego, można powiedzieć, kolegę tego szamponu, bo to też jest Davines. Natomiast to jest Purifying Shampoo i to jest z kolei też produkt, który jest przeznaczony do skóry, głowy, które właśnie są takie przetłuszczające się i pod tym kątem problematyczne. On się różni tak jakby trochę od tego pierwszego, tym, że moim zdaniem minimalnie bardziej wysusza skórę głowy, albo może jest taki bardziej tępy trochę w rozkładaniu, ale jak może źle powiedziałam, on nie wysusza skóry głowy, tylko ona jest jeszcze bardziej oczyszczona. Ten tak jakby oczyszcza, ale tak bardziej łagodnie, natomiast ten oczyszcza tak naprawdę mocno i muszę Wam powiedzieć, że ja również kocham go nad życie. Tutaj mam dosłownie już końcóweczkę, myślę, że ostatnie użycie już mnie czeka niedługo. Dzisiaj zresztą mam nim włosy i zobaczcie, jak pięknie one się lśnią, jakie one są takie w ogóle lejące się. No naprawdę to zrobiło dla mnie ogromne wrażenie, jak używanie tych dwóch produktów i muszę Wam powiedzieć, że wiecie, co się u mnie wydarzyło jakby po używaniu tylko tych dwóch na zmianę? Ja jestem w stanie w końcu zapuścić włosy. Bo jakby moje włosy się cały czas kruszyły i na przykład te z przodu włosy ja miałam całe życie mniej więcej dotąd, bo po prostu tu już one były same pokruszone, już się łamały i po prostu nie rosły. A zobaczcie teraz, jak długie są te moje włosy przy samej twarzy. Słuchajcie, dla mnie to jest w ogóle rzecz, która się nie zdarza i nawet nie wiecie, jak ja się z tego cieszę. Teraz jakby tak się dobrze czuję z tymi włosami, że naprawdę jeżeli macie taki problem, jak ja właśnie opisuję, to naprawdę kupcie jeden z nich, a będziecie naprawdę zadowolone. I co najlepsze to że te szampony nie są jakieś zawrotne cenowo, bo wiem, że to też nie jest mało, ale one kosztują około 55 zł, także myślę, że to jest jakby cena okej, jak na to, co one robią. I też muszę Wam powiedzieć, że one są mega wydajne, naprawdę, tak po prostu wielkość, no nie wiem, orzeszka, kurczę, tak ja to porównać. No ale jakby malutka ilość tego produktu naprawdę wystarcza Wam na umycie całej głowy i no moim zdaniem te szampony są po prostu rewelacyjne. I jeszcze zostając w tym temacie rewelacyjnych szamponów, no to muszę Wam powiedzieć o produkcie, który odkryłam przez zupełny przypadek, ponieważ właśnie zamówiłam chyba też z Davinesa jakiś taki szampon, suchy szampon z jakiejś strony i do mnie zadzwonili, powiedzieli, przepraszamy, nie mamy tego suchego szamponu, może by chciała Pani wymienić na jakiś inny produkt. No i powiedziałam, że jakby chętnie przetestowałam może jakiś inny szampon i została mi polecona taka oto pozycja, a mianowicie jest to szampon Real Mary by Rated Green i on się nazywa dokładnie Cold Brew Rosemary Exfoliating Scalp Shampoo. To jest napisane, że on ma w sobie imbir i miętę i no rozmaryn. No i słuchajcie, to jest produkt koreański, który no mi się mega, mega spodobał. Nie dość, że on pięknie pachnie, tak bardziej, tak właśnie, tak ziołowo, ale tak ładnie ziołowo. To nie jest, wiecie, jakiś taki nieprzyjemny zapach, tylko on tak ładnie pachnie ziołowo. On kosztuje około 80 paru złotych, czyli jest troszeczkę droższy, ale też ma większą pojemność z tego, co widzę. On ma 400 ml, a te mają po 250 i też jest mega wydajny. I słuchajcie, rzeczywiście to, że jakby jego nazwa wskazuje to, że on jest
złuszczający, to jest prawda. Ponieważ ja na początku się rzuciłam, bo mi się tak spodobał, myłam nim włosy codziennie i zauważyłam, że mam taką turbo łuszczącą się potem skórę na głowie, taką trochę aż przesuszoną, więc musiałam jakby go odstawić i ja go stosuję raz na jakiś czas, żeby właśnie wspomóc to oczyszczanie, wspomóc to, złuszczanie na skórka na mojej głowie i do tego służy mi rewelacyjnie. Tak samo skóra głowy mniej się przytłuszcza po użyciu tego produktu. Ja go kocham i bardzo Wam go polecam. I produkt, który również odkryłam zupełnie przez przypadek, to jest akurat moje pierwsze opakowanie, ale ja już od razu sobie w tym momencie moje zęby ostrzę na kolejne opakowanie. To jest produkt, który jest najdroższy z tych wszystkich, które używam, natomiast też jest mega, mega wydajny. To tak naprawdę turbo wydajny, bo tylko i wyłącznie troszeczkę tego produktu starczy, żeby umyć całą głowę i to tak dogłębnie. A to jest produkt z Kerastase. I słuchajcie, jeżeli chodzi w ogóle o markę Kerastase, ja mam z nimi taki love-hate relationship. Jakby ja wiem, że to jest jedna z takich przodujących marek, jeżeli chodzi o pielęgnację włosów, a mi zazwyczaj produkty właśnie tej marki się nie do końca sprawdzają na głowie. Więc tak jakby dostałam w ogóle ten szampon mojej koleżanki, bo ona dostała je tam, już nie pamiętam od kogo ten szampon dostała, ale to nie jest tak jakby, nie było to przeznaczenie dla jej włosów, także oddała go mi. I muszę Wam powiedzieć, że to była miłość od pierwszego użycia. I za to pokochałam też ten produkt, za opakowanie. Jakby to właśnie szampon, który ma taki dozownik, to jest życie. To jest po prostu tak proste użytkowanie tego produktu. Nie to, że wiecie, gdzieś nie da się otworzyć. Ja to zawsze biorę w ogóle swoją drogą, jak nie chce mi się otworzyć jakiś szampon, jest taki, wiecie, mocno, mocno zamknięty, to ja zazwyczaj biorę, nie wiem, czy golarkę, czy coś i próbuję tą golarką to podważyć, bo jakby moje paznokcie nie wyrabiają. No naprawdę, jakby ja mam tutaj przejścia zawsze, a to jest życie. I słuchajcie, ten produkt, on, czy ja powiedziałam, jak się nazywa? Chyba nie. Symbiose to jest ta seria i tu jest napisane, że jest to produkt, który jest właśnie oczyszczający i przeciw, a tu jest napisane, że jest też przeciwłupieżowy, no dobra, ale jest przeznaczony do takiej wrażliwej i właśnie przytłuszczającej się skóry głowy. On jest tak leciutki i jejku, no muszę Wam powiedzieć, że to jest po prostu chyba jeden z najlepszych produktów Kerastase, jakie mam w swojej kolekcji. Uwielbiam go i no, niestety największy minus jest taki, że on kosztuje, no tak myślę, że około 170 zł mniej więcej. Teraz właśnie zobaczyłam, że jest na Zalando przeceniony chyba na 157 i kupuję go od razu, jak tylko skończę kręcić ten film. Tylko że on z kolei ma aż pół litra pojemności, także 500 ml to jest naprawdę dużo. Ja go używałam, słuchajcie, żeby nie skłamać, od stycznia go używam? No, chyba od stycznia i zobaczcie, dopiero mam końcówkę. Oczywiście jakby używam też go, zamienię z tym, co Wam tutaj pokazuję, z tymi produktami, ale i tak jest mega wydajny i ja go po prostu kocham. Ja tu troszeczkę przyznam się, że się nagadam o tej marce Davines, bo no jest to jedna z moich ukochanych marek do włosów. I tutaj kolejny produkt, który naprawdę jest rewelacyjnym produktem, to jest Energizing Thickening Tonic. I to jest tak jakby taki tonik do włosów, który ma właśnie je pogrubiać, ma wzmacniać ich kondycję i trzeba go stosować jako wcierek. Okay, zobaczcie, on tak naprawdę jest w takiej formie z pipetką, to w ogóle chyba, o tak, dokładnie. I jakby ja też sobie cenię, żeby produkty nie wpływały na kondycję moich włosów i na mój komfort z tymi włosami. One muszą być dokładnie takie, po użyciu tych produktów, jak są zazwyczaj, czyli takie bardzo lejące się, takie niczym nieposklejane, broń Boże nieobciążone, no bo tak jak mówię, no mi się mega przytłuszczają te włosy, także jakby tego nie chcemy i ten produkt dokładnie właśnie coś takiego daje. Ja go napuszczam na skórę głowy, wmasowuję go w skórę, on w ogóle jakby... On po wysuszeniu jest na początku troszkę wyczuwalny, ale jak rozczeszecie włosy, to już jakby w ogóle już nie jest do wypatrzenia na tych włosach. No wyglądają bardzo naprawdę dobrze. No cena to jest 159 zł, ale tak samo mówię Wam, że ten produkt jest tak wydajny, że no ja go używam, a cały czas mam mniej więcej jeszcze połowę. Także pod tym kątem super mi się sprawdził. I też jakby chciałam od razu Wam powiedzieć, że... jakby ja używam samych tych produktów, nawet szamponów, bo ja nie zawsze jestem taka, że jakby nie codziennie stosuję tego typu produkty właśnie dodatkowo, a ja cały czas mam mnóstwo baby hairów, zobaczcie, jakby cały czas one gdzieś tutaj rosną, wkurzają mnie na maksa, no ale zobaczcie, jaki tutaj kapitan czułkownik, o, to wszystko jest nowe. Także jeszcze dodatkowo właśnie zauważyłam, że przy używaniu tego produktu więcej tych włosów się pojawiło i też takie, te baby hairy, które są takie bardzo zazwyczaj u mnie takie cienkie,
one rosły mocniejsze i dlatego były w stanie wyrosnąć jakby na całą długość włosa. Bo też zauważyłam, że czasami miałam baby hairy, które po prostu nie przeżywały pewnego czasu i po prostu wypadały. A tutaj przy tym przeżywają i jestem mega z tego zadowolona. Idąc dalej, kolejny produkt, again, Davines. Nourishing Keratin Sealer. To jest produkt, który jest idealny do takiej lekkiej pielęgnacji moich końcówek. I już Wam mówię dlaczego. Bo ja jakby mam taki typ włosów, któremu nie do końca służą olejki jako produkt taki wykańczający pielęgnację. Jak cały czas ten olejek widzę na tych włosach troszeczkę, mam takie poczucie, że tak, no bo ja, jak widzicie, ja dotykam mega dużo moich włosów, jakby za co Was przepraszam, wiem, że to może być wkurzające, ale jakby prosicie mnie czasem, żebym je po prostu spięła, przestała się męczyć, ale ja nie lubię siebie jakoś w tych włosach, nie wiem, coś tu jest nie halo, no zobaczcie. Nie, wolę tak i po prostu się męczyć i je cały czas dotykać. No i właśnie, jak dotykam tych końcówek, ja w ogóle kocham się bawić końcówkami moich włosów, no to tak jakby czuję, że trochę jakby tego produktu czasami jestem w stanie przenieść na włosy i jakoś one się szybciej przytłuszczają, nie wiem, albo sobie to wkręcam, ale jakby mam takie poczucie, a przy tym tego nie ma. To jest jakby produkt, który troszeczkę wyciskacie na dłoń, wcieracie w końcówki włosów, suszycie włosy, on w ogóle nie jest wyczuwalny, nie ma takiej właśnie oleistości na tych włosach i naprawdę sprawia, że moje końcówki nie rozwajają się tak aż jak wcześniej się rozwajały, a ja mam do tego naprawdę duże predyspozycje, plus ja się boję fryzjera jak ognia. Ja bardzo rzadko chodzę do fryzjera. Także no, może gdybym częściej chodziła, to by się mnie rozdwajały, no ale ja po prostu się boję. Zaraz Wam powiem, bo miałam naprawdę traumatyczne przeżycia w moim życiu, jeżeli o to chodzi. I słuchajcie, ten produkt niestety też należy do tych droższych, ponieważ kosztuje około 150 zł. I teraz mała opowiastka, czemu się boję fryzjerów. Słuchajcie, miałam tyle fuck upów, jeżeli chodzi o chodzenie do fryzjera, że nie wyobrażacie sobie. I to były takie naprawdę fuck upy, takie bolesne. Ponieważ w 6 klasie, jak był modny, no za moich czasów wtedy, zespół All Saints, to była tam taka oto persona, która miała takie włosy, wiecie, tu taką właśnie grzyweczkę trochę niższą, a tu takie te włosy tak z tyłu jak wychodziły spod spodu i to było takie, wiecie, cieniowanie, które teraz chyba mi się zabiła, gdybym miała taką fryzurę, szczerze mówiąc, ale wtedy to był goal dla mnie i poszłam dokładnie z tym zdjęciem do fryzjera i powiedziałam: dzień dobry, proszę, chcę tak wyglądać. Słuchajcie, ja wyszłam ścięta stamtąd na chłopaka w 6 klasie. Jakby Wy nie wyobrażacie sobie, jaki to był dla mnie dramat. Ja myślałam, że ja się wtedy po prostu zabiję. Czułam się okropnie. Miałam jakby pierwsze włosy, moja grzywka, słuchajcie, była przed brew. Przed brew! Jak znajdę gdzieś zdjęcie, to Wam pokażę jeszcze, jak wyglądałam, ale czułam się okropnie. I potem po prostu jakby, no, chodzenie do fryzjera jest dla mnie traumą. Parę razy już właśnie też miałam takie sytuacje, że prosiłam o ścięcie 2 cm, ktoś mi ciął 15, bo stwierdził, że tak będą lepiej moje włosy wyglądały. No jakby, with all due respect, przepraszam, ale jakby ja nie pytam się fryzjera, co on by zrobił na moich włosach i jak jego zdaniem jest lepiej. To jest moja głowa, to są moje włosy, to jestem ja. I ja będę z tymi włosami jakby na co dzień, więc macie prawo wymagać tego, czego chcecie u fryzjera, nawet jeżeli ktoś stwierdza, że ci będzie źle w tej fryzurze, albo że, nie wiem, że te włosy nie będą wyglądały zdrowo, jakby who cares, ty tak chcesz i jakby tak ma być, koniec. Ja zawsze dlatego właśnie szukam fryzjerów, którzy rozumieją, co to znaczy centymetr, co to znaczy pół centymetra i co to znaczy 2 centymetry i na szczęście takich znajduję na swojej drodze ostatnio i nie miałam żadnych takich niestety smutnych sytuacji. A jeżeli chodzi o moje kompleksy dotyczące moich włosów, to słuchajcie, wiecie, że ja nigdy nie usłyszałam tyle niepochlebnych opinii na temat moich włosów, co u fryzjerów. U mnie wyglądało to tak, przychodzę do fryzjera i wysiadam sobie Bogu ducha winna, zadowolona, mówię, proszę mi ściąć tam centymetr włosy, bo ja zawsze o tyle proszę, mniej więcej o 2 centymetry. I tak, stoi nade mną fryzjer i mówi: Jezus Maria, takie włosy Pani takie matowe, takie, coś może jakiś kolor Pani by zrobiła, bo takie mysie są. I wiecie, ja kurczę, siedzę na tym krześle, mówię jakby... Proszę mi zostawić w spokoju, no znaczy, nie mówię oczywiście tego, bo jakby nie mam jaj, tylko sobie w środku myślę, jakby zostaw mnie w spokoju, zostawij mi te 2 centymetry i chcę już wyjść do domu. To nie. Stoi tak. Czemu takie matowe? A dlaczego takie brzydkie? A czemu takie rozdwajające się? I słuchajcie, to jest jakby, ja to cytuję, stał facet i powiedział tak do mnie. Mogłaby Pani przestać te włosy jakoś kręcić czy je stylizować? Ja mówię, ale jakby ja tylko je suszę, jakby ja nic z nimi nie robię. No to nie musi Pani przestać farbować. Ja mówię, nigdy w życiu nie farbowałam włosów, więc jakby no niestety nic tutaj nie poradzę na tę sytuację.
no to może przestać jakoś coś tam jeszcze chyba sąd powiedział, jakoś prostować. Ja mówię, no ja nie prostuję tych włosów. A on się do mnie patrzy i mówi tak, no to ja nie wiem, czy one są takie brzydkie. Dzięki. I słuchajcie, suszy mi te już włosy i mówi takie coś. Taka fajna, taka wesoła, taka ładna, no i coś takiego. Wyobrażacie sobie jakby level tego pocisku. No, także jak sami możecie się spodziewać, nie przepadam za chodzeniem do fryzjera. I na szczęście jakby w trakcie mojego życia polubiłam moje włosy. W ogóle swoją drogą pytacie czasami, jakiej farby do włosów używam. Ja nie używam żadnej farby do włosów, ja nigdy nie farbowałam włosów. To jest mój naturalny kolor. I ja po prostu jestem za dużym tchórzem, żeby farbować włosy, bo ja nie lubię zmian, które są permanentne. I bardzo mnie to stresuje, tak samo jak nigdy sobie nie zrobię tatuaży, pomimo że mi się podobają na innych, ale ja po prostu jestem za dużym tchórzem i tak niestety zostanie do momentu, kiedy będę miała chyba siwe włosy i po prostu będę musiała to zrobić. Ale dobra, powracamy w takim razie do tematu i muszę Wam pokazać również dwa produkty od Davinesa, a mianowicie maski, takie teoretycznie jednorazowe, ale umówmy się, tego produktu jest tutaj naprawdę sporo, więc ja uważam, że taka maska to przynajmniej u mnie służy na 3 użycia. I to jest idealny właśnie produkt, żeby wziąć go w podróż, gdzieś jak ja na przykład wyjeżdżałam z koleżankami na Bali 2 lata temu, no to wtedy brałam takie maski i tam na miejscu, wiecie, no to jest, te biedne włosy są takie przetyrane przez słońce i przez jakieś kąpiele w morzu i tak dalej, to użycie tej maski sprawiało, że słuchajcie, one wyglądały tak, ja miałam takie poczucie, jakbym dopiero wyszła z jakiegoś miłego salonu kosmetycznego, po prostu były lejące się, piękne i zadbane. I mam tutaj dla Was dwa produkty, a mianowicie Renaissance Circle, Renaissance, yes, Purity Circle. I tu mamy tak, to jest taka bardzo naprawcza maska, właśnie taka odświeżająca dla Waszych włosów, a to jest taka troszeczkę bardziej oczyszczająca właśnie skalp i Waszą skórę głowy i same włosy. Bardzo je lubię, one mają w sobie pojemność 50 ml i ja dostałam je za uwagę, już on mówi ile, za 30, około 37 zł one kosztują, ale są naprawdę wydajne, także też je bardzo polecam. I przechodzę już do ostatniej maski, którą chciałam Wam pokazać, która z kolei zrobiła na mnie naprawdę duże wrażenie. Niestety również należy do tych droższych produktów, a jest to maska z Kerastase, pierwsza, która mi się sprawdziła w historii produktów z Kerastase, także to też jest jakby gruby temat. I to również jest właśnie siostrzyczka tego szamponu. Symbiose... dobra, to jest oczywiście pięknie napisane po francusku, a ja tego nie umiem wymówić. Ale opisana jest jako maska rewitalizująca i on jest też, ten produkt, mega wydajny. Jest zamknięty w takim oto słoiczku. Mi go jeszcze troszeczkę zostało, aczkolwiek ja używam ten produkt codziennie od dłuższego czasu. I on jest tak wydajny, wystarczy minimalna ilość tego produktu, żeby nałożyć go na, no ja tak nakładam zawsze ten produkt mniej więcej od tej długości włosów, żeby no nie nakładać go przy samym skalpie, no bo tak jak wiecie, no maski u mnie mogą pogarszać sytuację, jeśli chodzi o przedłużanie tych włosów, ale na same końcówki rewelacja, naprawdę jeszcze, o Jezu, jak to pachnie, po prostu coś wspaniałego. I no i zobaczcie, w tym momencie bardzo ładnie wyglądają moje końcówki włosów. Jakie one są cały czas błyszczące, ja po prostu to uwielbiam. I za tę maskę trzeba zapłacić, już Wam mówię ile, około 180 zł z tego co widzę. Jest to niemało, nie będę mówić, że jest to spoko cena, ponieważ to jest droga maska, ale jest wydajna i jest po prostu rewelacyjna. Także pod tym kątem mega mi się sprawdziła. I też, jeszcze tutaj zostając w temacie, to już jest ostatni produkt, jeżeli chodzi o włosy, no to ja od jakiegoś czasu poszukiwałam fajnego sprayu termoochronnego do włosów, który by nie obciążał ich, który by nie sprawiał, że one będą, wiecie, klejące się, przytłuszczające po chwili i tak naprawdę nie robił z nimi w odczuciu nic. To jest mój goal. I tutaj również, słuchajcie, znalazłam produkt z Kerastase. O dziwo, bo naprawdę to jest jakieś dobre rozdanie. On nazywa się Genesis Anti-Hair Fall Fortifying Blow Dry Fluid. Kurczę, co za nazwa. No i właśnie sama nazwa wskazuje, że on ma nie obciążać tych włosów. Ja zobaczcie, ja zużyłam go tyle, tak jak widzicie, a ja go używam codziennie od... myślę, że około 2 miesięcy. Ja też od razu Wam powiem, że ja nie pryskam nim całej mojej głowy, tylko tak samo biorę sobie tak włosy tutaj i 3 takie pryski robię na mniej więcej od tej długości właśnie na włosy. Rozczesuję je i dopiero wtedy suszę włosy i słuchajcie, nie czuję żadnego obciążenia. I pod tym kątem czuję się z tym rewelacyjnie. Naprawdę, tak samo tak jak zresztą widzicie, naprawdę jest ten produkt bardzo wydajny i...
No, to jest to, czego ja chciałam. A ja wszystkie spraye ochronne, które kupiłam do tej pory, a było ich około, myślę, że 10, wszystkie oddaję, bo po prostu kompletnie mi się nie sprawdzają i obciążają włosy, a ten tego nie robi, także kolejny raz Kerastase, good freaking job. Ta termoochrona z Kerastase kosztuje około 130 zł, tak mniej więcej, może można polować na jakieś promocje, ale taka mniej więcej jest jego cena. I słuchajcie, chciałabym zamknąć temat włosów kolejnym akcesorium, które kocham i które sprawia, że jestem w stanie olejować włosy i nakładać na moje włosy jakieś maski czasami, których nie muszę od razu spłukać, ponieważ ja nie wiem dlaczego ja mam coś takiego, że ja... Słuchajcie, ja nie mogę mieć na sobie nic mokrego. I mówię tutaj zarówno o włosach, o ręczniku, o ciuchach, nienawidzę deszczu na mojej skórze i tak dalej, bo ja się po prostu czuję okropnie, to jest jakiś sensoryczny koszmar dla mnie. I tak samo jeżeli na przykład, nie wiem, musiałam nakładać właśnie jakiś olej na włosy i tylko jakby chodzić z tymi spiętymi włosami, to czułam się jakby jakimś, po prostu w jakimś potrzasku. Tak samo jeżeli chodzi właśnie o maski i tak dalej. I chciałam coś, co by mi dało taki bufor pomiędzy właśnie tymi produktami na mojej głowie, a takim normalnym funkcjonowaniem. I słuchajcie, znalazłam coś takiego. Zobaczcie, jaki cute czepek znalazłam na kokolicie. To jest marka, która się nazywa, już Wam mówię, Trust My Sister. I to jest po prostu czepek do włosów z mikrofibry. On się tak nazywa. On kosztuje niecałe 3 dyszki. On był dostępny chyba w 4 kolorach, z tego co kojarzę. I zobaczcie, to jest teraz na kucharz w tym, że mówiąc. Bo nakładacie po prostu produkt na włosy, taki, który chcecie. I zakładacie na to ten włoski czepek. No, wiadomo, że ja powinnam te wszystkie włosy tam schować, ale nie będę tego robić. I tutaj pod tym czepkiem może się dziać to, co chcecie, a produkt, który macie nałożony na włosy, nigdzie nie migruje, nigdzie się nie odbija, nie odciska, nie robi żadnego takiego, wiecie, icky situation. Ja ten produkt kocham i nie rozstaję się z nim i dopiero teraz będę w stanie zacząć właśnie olejowanie włosów. Też jestem tego mega ciekawa, bo słyszałam, że przynosi spektakularne efekty, także teraz przyszedł czas na mnie. W jednym z ostatnich filmów powiedziałam Wam, że wyczyściłam jedną z moich gąbeczek właśnie mydłem w płynie i potem bardzo tego żałowałam, bo się tak dziwnie odkształciła. I padło nam dużo właśnie pytań o to, czego w takim razie Wy używacie do mycia pędzli i gąbeczek i tak dalej. I mam dla Was naprawdę bardzo fajny produkt do polecenia, a mianowicie produkt Skobo. Jest to cleaning soap, czyli mydełko do mycia właśnie pędzli i gąbeczek, które ja uwielbiam. A co w nim lubię, to tak. Po pierwsze cena, bo one kosztują około 2 dyszek, jest naprawdę wydajne, domywa najgorsze zabrudzenia, plamy i tak dalej. I co najlepsze, to to, że jest bezzapachowe. Słuchajcie, tutaj niczym tak naprawdę ono nie pachnie, więc nie będzie Was denerwować. Co jeszcze chciałabym powiedzieć, co jest bardzo ważne? Ono nie pozostawia dziwnego nalotu na pędzlach, bo jakiś czas temu bardzo się polubiłam właśnie z jednym z takich mydełek z Glam Shopu chyba. I jakby lubiłam je do momentu, kiedy właśnie odkryłam to, że ono pozostawia taki dziwny nalot na pędzlach i no jestem bardzo szczęśliwa, że byłam w stanie zamienić je właśnie na te Skobo, które w ogóle często są w jakichś takich promocjach, że nie wiem, na przykład 2 w cenie 1, ja przynajmniej z takiej skorzystałam jakiś czas temu. I słuchajcie, naprawdę wydajne, rewelacyjne mydełko do mycia pędzli i gąbeczek i akcesoriów tego typu, także bardzo, bardzo Wam je polecam. I słuchajcie, chciałabym przejść też do takiego... do takiej sekcji, w której opowiem Wam o takim czasie me time, który ja sobie robię zazwyczaj. I właśnie w to wchodzi trochę właśnie ta pielęgnacja włosów, taka dłuższa pielęgnacja włosów, gdzie właśnie nakładam jakieś maseczki, tego typu podobne rzeczy. Ale też lubię czasami mieć taki czas właśnie na to, żeby tak dogłębniej zadbać o moją skórę. I w tym czasie używam zazwyczaj właśnie tych produktów, które Wam za chwilę pokażę, czyli właśnie to złuszczanie twarzy jest mega ważne, że twarzy, Boże, skóry twarzy, jest mega, mega ważne, żeby no, produkty, które nakładacie na Waszą skórę wyglądały tak na 100% jak mają wyglądać, bo wiecie, jakby jeżeli mamy niezłuszczony naskórek ze skóry, znaczy z twarzy, to nic, żaden produkt, najdroższy, nałożony w nie wiadomo jaki sposób, nie będzie wyglądał dobrze na Waszej skórze. Jeżeli macie mnóstwo suchych skórek, będzie pewnie rozkładał się nierównomiernie, raz będzie miał mocniejszy pigment, raz mniejszy. Naprawdę dbajcie o to i stosujcie tego typu produkty. Ja, słuchajcie, polubiłam się bardzo, ale to bardzo, z tym peelingiem enzymatycznym z Paris. On nazywa się Baby Face Therapy i dlaczego mi się podoba? Dlatego, że on jakby jest peelingiem, który jest enzymatyczny, ma w sobie zarówno tak jakby
no, no sam ten peeling jakby możemy go nałożyć i po prostu go na twarzy trzymać tam 10-15 minut, ile tam lubicie, bo tak jest jakby rekomendowane, ale on ma też w sobie drobinki, czyli jeżeli na przykład dla waszej skóry to jest za mało tego i wyłącznie takie złuszczenie, to możecie sobie lekko jeszcze tę skórę potrzeć i zrobić takie dogłębne oczyszczanie tej skóry. Jest też bardzo wydajny, nigdy mnie nie podrażnił, bardzo się z nim lubię. I co? Jedyne co? To coś tu Pariens ma nie do końca z tymi opakowaniami. Ja, to jest już moje drugie opakowanie, ja myślałam po prostu, że on, jakby mam jakiś wadliwy egzemplarz, że ono się nie domyka. Co się okazuje, przyszło drugie i również się nie domyka. No ale cóż, na szczęście użyłam go stacjonarnie, nigdzie go nie wożę, także nie miałam z nim żadnych problemów. I słuchajcie, jeżeli chodzi o jego cenę, to jest trochę droższa propozycja, bo on kosztuje 129 zł, natomiast naprawdę jest rewelacyjny. Uwielbiam ten produkt i naprawdę moja skóra jest po prostu jak pupka niemowlęcia po użyciu jego. Jeżeli chodzi o taką tańszą alternatywę, którą też bardzo lubię, ale nie mam akurat przy sobie, bo gdzieś chrzaniłam to po przeprowadzce i nie mogę cały czas znaleźć, to jest ten produkt z Taupy, a mianowicie jest to Sebio Peeling 3 Enzymy. Słuchajcie, on też jest rewelacyjny, naprawdę pięknie złuszcza na skórek, na skórze, na twarzy, co ja jestem, skóra na skórze. Skóra na twarzy. Jest też taki delikatny, on z kolei nie ma już drobinek w sobie, dlatego myślę, że dla skór wrażliwych też będzie ok. Bardzo fajny, również wydajny produkt, który moim zdaniem pięknie pachnie, bo on ma chyba w sobie jakieś takie ekstrakty właśnie z ananasa, z papai i tak dalej, także bardzo też go lubię. No i on już ma, słuchajcie, o wiele przyjemniejszą cenę, ponieważ kosztuje około 25 zł, także również Wam go serdecznie polecam. Kolejny produkt, którego używam cyklicznie, który bardzo polubiłam, to płatki hydrożelowe pod oczy marki Petit Fee, a mianowicie Gold Hydrogel Eye Patch. I słuchajcie, one są z 24-karatowym złotem, cokolwiek by to nie znaczyło. I podoba mi się w ogóle sam ten produkt. Mamy w środku 60 sztuk właśnie tych płatków pod oczy, takich hydrożelowych. Czekajcie, ja chcę Wam to pokazać, żeby to się jeszcze nie wylało, bo to jest, one są zamoczone w takim sosiku z dobrem samym i jakby podoba mi się to, że one są zamknięte w jednym pudełku, które stoi cały czas u mnie w lodówce i ja po prostu sobie co któryś tam dzień, jak na przykład, nie wiem, czuję, że moja skóra potrzebuje dodatkowego nawilżenia, albo się nie wyspałam, albo jakby whatever, ja mam też alergię, więc często tak jakby mam tę skórę pod oczami taką trochę, no, wymagającą specjalnej opieki i wtedy zawsze właśnie sięgam po te płatki. Słuchajcie, bardzo fajnie działają na moją skórę. One właśnie są zamoczone w takim żelu, który też bardzo fajnie moją skórę nawilża, tak jakby ją uelastycznia. Naprawdę bardzo fajnie wyglądają pod okiem. One kosztują 59 zł, także moim zdaniem ta cena jest fajna jak za 60 płatków pod oczy. I tak jakby ja wcześniej używałam takich pojedynczych płatków różnych film, takich wiecie, na raz, a wolę mieć je zamknięte właśnie w takim opakowaniu, bardzo dobrze mi służą i bardzo się z nimi lubię, Wam również je polecam. I przechodzimy teraz do produktu, który jest ewidentnie najdroższy w moim całym zestawieniu, ale który właśnie jest taką kwintesencją tego me time i to jest taki moment, który jakby mam wrażenie, że zwalniam moje życie w tym momencie, tylko poświęcam więcej czasu dla siebie. I zawsze czuję się taka mega zrelaksowana, a jest to Foreo UFO 2. To jest produkt, który służy do nakładania maseczek na twarz. I on kosztuje, moi drodzy, różnie. Od razu Wam tak powiem, bo ja byłam w stanie go dorwać za, myślę, że około 900 zł i dostałam go w ogóle w pakiecie z jakąś chorą ilością różnych masek gratis, także no ja trafiłam na jakąś po prostu rewelacyjną promocję. A on kosztuje tak, myślę, że około 1000 z hakiem, no coś takiego. I to jest taki gagatek, który, moi drodzy, jesteśmy w stanie go używać właśnie z tymi maseczkami, które są dodane. I zobaczcie, ja mam tutaj, wziąłam sobie akurat 5 maseczek różnych, niektóre otwarte, niektóre nie, których używam na zmianę. Tu akurat mamy na przykład maseczkę matującą, tu jest maseczka H2O Overdose, czyli taka bardzo nawilżająca, to już chyba jedna mi została, no dokładnie. Bardzo też lubię właśnie Glow Addict, który tak właśnie pięknie rozświetla skórę i sprawia, że ona jest taka zadbana, taka nawilżona. To już jest któreś moje opakowanie właśnie takiej mocy nawilżającej, takiej odżywiającej maski Call It A Night, którą właśnie lubię sobie nałożyć na dzień i na noc. I tutaj mamy z kolei Shimmer Freak, czyli taki produkt właśnie też, który jest jakby to jest maseczka pod oczy, którą możecie właśnie stosować tak, żeby troszkę jeszcze tę skórę pod oczami nawilżyć. I wygląda to tak, że wyjmujecie taką pojedynczą maseczkę, nakładacie ją tutaj na ten produkt, przytrzaskujecie,
Dokładnie. I w tym momencie wybieracie sobie w aplikacji na telefonie konkretną właśnie maseczkę i jakby już ten pan UFO wie, jakby który tryb użyć, jakiego światła użyć, bo tu mamy światło i czerwone, i zielone i tak dalej. I ono jakby działa na różne inne rzeczy na naszej skórze. Słuchajcie, takie tryby trwają około 2 minut mniej więcej. Taka ładna muzyczka leci z tego telefonu, jakby on tak jeszcze pulsuje, ten produkt. Jakoś tak, no to jest takie domowe spa i naprawdę mega lubię ten produkt, też nie jest żadna reklama, ja po prostu jakby z czystego serca Wam polecam ten produkt z Foreo i bardzo w ogóle jest wydajny, nie trzeba go często ładować i to jest właśnie taki fajny akcesorium, no taki me time. Chciałam Wam jeszcze powiedzieć o zapachach, których ostatnio używam. Ja ogólnie miałam taki moment w swoim życiu, że jakby kompletnie używam perfum. A teraz muszę Wam powiedzieć, że jakby do tego totalnie powróciłam. Jakby doceniam to, że właśnie jakby mogę inaczej pachnieć codziennie i jakby bardzo lubię tym żonglować. Tak jakby w zależności od tego właśnie jaki mam outfit na sobie, jaka jest w ogóle pora roku, to ja jakby te perfumy zmieniam, bo tak jakby, no wiecie, jakby czuję vibe po prostu z nimi. I muszę Wam znowu wspomnieć o perfumach Made in Lab, które na stałe zagościły u mnie w mojej toaletce i w moim życiu, bo właśnie mega mi się podoba to, że tak jakby tutaj za spoko ceny, naprawdę, bo jakby te perfumy zazwyczaj kosztują około 50 właśnie złotych, możemy mieć bardzo dużo różnych zapachów i właśnie je ze sobą miksować. I ja ostatnio przetestowałam kolejne zapachy, które mi się mega spodobały i chcę Wam trochę o nich opowiedzieć, a mianowicie zacznijmy w takim razie od zapachu 08, który w ogóle opisany jest właśnie jako kwiatowy zapach, bo tam macie swoją drogą takie właśnie podziały na kwiatowe zapachy, na cytrusowe, bardziej takie właśnie owocowo-drzewne, szyprowe. Słuchajcie, to pod tym kątem akurat bardzo spoko jakby jest taki, można powiedzieć, trochę przewodnik po tych perfumach, bo macie takie ikonki na górze, zresztą na stronie one są w ogóle opisane swoją drogą, właśnie jakie mają w sobie nuty zapachowe i do jakich perfum są zbliżone, jeżeli chodzi o zapach. I tak, jeżeli chodzi o pierwszy, które chcę Wam pokazać, to jest to zapach 08 i wygląda w następujący sposób. On z kolei jest no, inspirowany perfumami Chloe Nomad. Słuchajcie, ja uwielbiam ten zapach, bo jest taki, on jest tak leciutki, jest taki właśnie idealny moim zdaniem na wiosnę i lato, tak jakby, żeby mieć na sobie jakieś takie nuty, właśnie takie świeże bardzo, bardzo się z nim polubiłam, naprawdę. Jeżeli chodzi o kolejny produkt, który używałam, to z kolei jest to zapach 131 i on jest inspirowany perfumami Hugo Boss, no i właśnie, tutaj znowu mój brak znajomości francuskiego, Nuit Parfum. Tak? Nie wiem, jeżeli ktoś mi poprawi, jak znacie francuski. I słuchajcie, ten produkt też jest, ten zapach jest po prostu przepiękny. On ma w sobie właśnie takie nuty jakieś brzoskwiniowe, takie bardziej owocowe. Też jakby jestem w stanie w nim właśnie wyczuć jakieś takie lekkie nuty kwiatowe, także naprawdę jest taki mega świeży i mega mi się podoba. I słuchajcie, chyba tutaj mam jeden właśnie z takich moich, no, ulubieńców, a to jest zapach 101. I z kolei on jest, moi drodzy, no, inspirowany Hugo Boss Alive. Kocham te perfumy i to właśnie, jak one są świeżutkie, jak one pięknie pachną. Jestem dzisiaj cała nim wypsikana. Ojejku, uwielbiam ten zapach. Jest właśnie taki świeży, taki niedominujący. Ja nie lubię, jak perfumy są przytłaczające, a ten kompletnie taki nie jest. I słuchajcie, właśnie też mam w sobie takie nuty, takie owocowo-drzewne, ale takie bardzo, bardzo subtelne. Mega mi się podoba i po prostu go uwielbiam. I ostatnio już właśnie zapach, który cały czas katuję na nowo i teraz cieszę się, że dostałam kolejny zastrzyk tych perfum, to jest 16. I to jest kolejny produkt, jakby z kolei produkt, który moim zdaniem jakby on już bardzo fajnie jakby będzie się sprawdzał też na jesień, na zimę, bo ma troszeczkę taki bardziej głębszy zapach. 16 ma z kolei więcej w sobie takich no, nut kwiatowych, inspirowana jest w ogóle zapachem Paco Rabanne Lady Million, a muszę Wam powiedzieć, że swoją drogą, wszystko co jest związane właśnie z zapachami Paco Rabanne i Hugo Boss, to jest totalnie jakby mój vibe. Ja się w nich najlepiej czuję, zawsze jakoś tak totalnie do mnie przemawiają te nuty i właśnie ten dokładnie coś takiego robi. I co najlepsze, też niektóre z tych produktów mają swoją wersję taką mniejszą, którą możecie sobie wstawić do torebki, właśnie się pryskać bez opamiętania, jak wychodzicie z domu. I właśnie ta 16 ma taką swoją wersję. I tak, jeżeli chodzi właśnie o cenę takich mniejszych perfumetek, to one kosztują 19,99, a teraz słuchajcie, mamy promocję minus 30% na te takie większe właśnie perfumy, które mają
I uwaga, 100 ml, także naprawdę, naprawdę trochę tego jest. I słuchajcie, one są dostępne za 34,90. Także jeżeli właśnie to jest taki moment, kiedy skończyły Wam się jakieś zapachy i chcielibyście troszkę rozbudować swoją gamę właśnie perfum u siebie w domu, no to myślę, że to jest bardzo dobry moment, żeby właśnie z tej promocji skorzystać. I w ogóle swoją drogą też jeszcze chcę powiedzieć, że mi się mega podoba to, że one są takie minimalistyczne do opakowania i są bardzo eleganckie i za to mają dodatkowego propsa. Link do perfum oczywiście zamieszczę Wam w opisie filmu i swoją drogą pamiętajcie, że to nie są tylko damskie perfumy, mamy też dostępne męskie, także możecie sobie zaszaleć. I tak moi drodzy, to by było na tyle. Jestem w ogóle ciekawa, jak taki troszeczkę inny filmik przypadł Wam do gustu. Czy jesteście też tak mocno zainteresowani na przykład tematem włosów, jak i tematami pielęgnacji skóry, czy nawet makijażem? Dajcie mi znać, bo jakby chcę wiedzieć, jaki jest od Was feedback. Czy chcecie więcej takich filmów tego typu? Czy może Was interesują jakieś inne jeszcze, no nie wiem, tematy związane właśnie z takimi około beauty sytuacjami? Bardzo bym chciała wiedzieć, co na ten temat sądzicie. Może w ogóle macie któryś z tych produktów, które dzisiaj pokazywałam, jesteście z niego zadowoleni bądź niezadowoleni, albo macie jakieś coś do polecenia. Ja kocham polecenia, pamiętajcie, także komentujcie, błagam, jakby polecajcie swoich takich ulubieńców. Będę Wam za to bardzo wdzięczna. No i moi drodzy, no jeżeli ten filmik przypadł Wam do gustu, to proszę zostawcie kciuka do góry, albo dajcie mi suba, będzie mega miło i mam nadzieję, że już niedługo widzimy się w kolejnym filmie. Buziaki!